Chwała Panu Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie na koncercie muzyki cerkiewnej. Usłyszymy, sama muzyka cerkiewna ma zawsze, jest pełna głębokich treści. Jej linie melodyczne sięgają nie tylko Nowego Testamentu, ale sięgają i Starego Testamentu, bo można w niej doszukać się elementów synodalnych, muzyka heleńska, muzyka naszych praojców, jeszcze z tej rodziny pogańskiej można mówić. Także wszystko to, co istotne wypracowała kultura ludzka, to w jakimś sensie ma to swoje odbicie w muzyce cerkiewnej, która ją przemieniła i ubogaciła. Także dzisiaj wysłuchamy zespołu Strobion, który składa się z trzech osób. I dzisiejszy koncert będzie podzielony na cztery części. Także w pierwszej części usłyszymy typowe pieśni cerkiewne, które odnoszą się do nabożeństwa wieczornego. W Kościele prawosławnym każda doba, każda godzina w dobie ma swój odpowiednik w nabożeństwie. Także to pierwsza część, to jest nabożeństwo, można mówić, wieczorne. Także to nabożeństwo wieczorne zaczyna się psalmem: Błogosław duszo moja Pana, błogosławi dusza moja Pana, w której psalmista Dawid dziękował Bogu, a my z Nim razem dziękujemy Panu Bogu za to, że nas stworzył, za to, że stworzył ten przepiękny, otaczający świat, w którym żyjemy, który widzimy naokoło. Żeby ten świat widzieć jak w najlepszych kolorach to i odcieniach, psalmista Dawid tak samo umożliwił psalm: blażeny mąż, błogosławiony mąż, błogosławiony mąż, który nie idzie na zabranie niegodziwych, bowiem ten właśnie błogosławiony jest, który trzyma się kanonu, drogowskazu, które wskazał Pan Bóg, które wskazuje nasze prawo, można mówić, moralne. I świecie cichy, światłości cicha, oto Pan przychodzi jako ta światłość cicha, niezauważalnie, nie wiemy jak przychodzi, ale wiemy, dusza człowieka wierzącego zawsze wie, że On jest. I kantyk świętego Symeona, który czekał na pojawienie się Syna Bożego według tradycji około 300 lat, bowiem nie wierzył, że to Panna pocznie i rodzi Syna. Pan Bóg powiedział: dopóki nie zobaczysz swoimi oczami, nie ujrzysz, nie odejdzie z tego świata. I on właśnie uszczęśliwiony zobaczył chodzącą Najświętszą Bogu Rodzicę, Matkę Jezusa z małym dzieciątkiem, wziął go na rękę i powiedział: teraz odpuszczasz grzechy swego Pana. W języku cerkiewno-słowiańskim, bo w tym języku są wykonywany koncert: my nie odpuszczajszy dwa Twojego Władyka. Дела Твоя, Господи.
Христу и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Душа моя Пана, душа моя Пана, единородный,
Сині, Тен, полюбилась єдиною Пана Бога, бо царстві Твоє, Королевстві Твої, спомінне стає, камені запечатано от ідеї. Отож, коли Христос був зложений до гробу, пам'ятаємо, що гроб був власне запечатаний. Тобто, щоб не було фальшивого свідоцтва, як могили вątpiący. А власне ten zapieczętowany grób stał się świadectwem zmartwychwstania. Święty Boże, święty mocny, a nie śmiertelny, wszystkim znany właśnie w śpiewu anielskim. Staramy się nie pić prawdy. Pani duszo moja, Gospoda, Gospodu, Gospoda, żywocie moje, moju Bogu mojemu dom, gdzieże jest. Nie nadziejcie na князі, на сини, шелобє ческия, ніже ні спасення. І зведет Бог Його, і возвратить сам землю свою. Той день погибну вся помишлення Його. Блаженне може Бог і Яков, помощник Його. Уповання Його на Господа Бога своєго. Сотвориша го небо і землю, море і все яже в них. Храняша го істину век, твораша го судом видимим. Даюша го пишу овчушим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь господит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сила и добу принимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век. Господи, родина, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Come.